Hej, cześć, siemano wszystkim. Ja jestem Ulfi i dzisiaj jest ze mną gość specjalny. Czy ja wiem, czy aż taki specjalny? Specjalny, bo w końcu postanowił ze mną coś nagrać. No, bywa. No, dokładnie. I witam was w nowej serii na moim kanale z gry Warhammer 30 000 Dawn of War 2. Ostatnio trochę ogrywaliśmy sobie tą grę i Karol wpadł na pomysł, żeby zagrać w kampanię. A skoro możemy to nagrać, to myślę, że jak najbardziej. To ja się oczywiście tradycyjnie nazywam Wolfie. I myślę, że weźmiemy sierżanta, co nie? Tak, ten drugi, ponieważ kolejne będą już dla siebie za trudne. Wybierz, jeśli grałeś już strategię czasu rzeczywistego. He, he. A no. Może patriarcha? Nie, dobra, lepiej nie. Posłuchajmy, co tu ma nam do powiedzenia. Calderis. Subsector Aurelia. This cluster of worlds stands on the very edge of the Imperium of Man. From this frontier came the Blood Ravens, a chapter of the Emperor's own Space Marines. Space Marines. Savage aliens seek to overrun the sector and break the Blood Ravens once and for all. Captain Davian Thule and a handful of Space Marines lead the raw recruits defending these worlds. Now, another Space Marine joins this desperate battle. A newly promoted commander, ready to lead in our darkest hour. You are this Space Marine. And you will tip the balance toward victory. Warhammer 6000 Dawn of War 2. Dobra, lecimy. A już myślałem, że coś mi skopało się. Nie. Nazywasz się Wolfie. Jesteś kosmicznym marine, który otrzymał niedawno awans na zakonnego dowódcę. Może teraz ty. Wysłano cię na Calderis. Masz pomóc kapitanowi Davianowi Thulowi w odparciu potężnej inwazji orków. Biorąc pod uwagę twoją reputację, zakon oczekuje, że wystarczy twoja obecność, aby odwrócić losy starcia i coś tam. Widziałem ocalić Calderis, więc... I jego Calderis. Calderis. Podobało mi się. O, i mamy Calderis. We Blood Ravens select our initiates from this world's fierce warriors. Calderis is the cradle and the future of our chapter. Now, the orcs would take it from us. This... We cannot allow. Oj, no myślałem, że to mi gra spowolniła aż tak. Dobra. Oczywiście pięciokrotne pogorszenie grafiki, bo to głównie. Jeszcze jakieś wsparcie jednostek, których tu nie było. A ile orków? No cóż. A tam cały szary teren, niepomalowany. To się uszarł? No. Ja, ona już u mnie normalnym kolorem, który przyciemniała. Niczym Shawan Skateboarding z Ministerstwem, jak musiałeś kolorować świat. Dobra, tak myszka działa, dobra, ruszam się. Czemu ja mam tylko jedną skatę, masz grupę? Bo ty masz super postać, a ja jestem sam. Dobra, trudno się nie zgodzić. I jo. Dobra, to raszuję. Się przyjrzyjmy trochę... Czwóreczki są. Nie wiem, co to, co to znaczy, ale dobra. Mamy leczenie i do zwycięstwa. Do zwycięstwa, co to jest? Aaaa! Dobra, rush taki fajny. Podany. To tak, a to tak. Dobra. Jeszcze tego. Puf! Kurde, uciekł. Szybko, o kurde, jaka horda. Poleciał granat i nie ma hordy. Bieda. Polecieli. u dołu masz. A, tutaj mogę, że zmienić, żeby
walczyło albo z bliska, albo z daleka, a mogę jakoś pośrednio? Nie ma. Nie daje się było, że można było ustawić, ale to chyba było standardowe takie. Dobra, nie wiem. A tutaj mamy... Ohoho, nieźle mi kupił. Dobra, to raszem! Bum! Poleciał na parę, kiedy się zginął. Fajnie się tak rozbija całą tutaj grupę. Dobra. Muszę teraz górę. Fajnie wybuchają. No, bardzo fajnie wybuchają. Dobra, to teraz jeszcze tylko góry. Pociął wszystkich. Ta piła jest chowa jest fajna. Może być teraz ten Damian Tulli w ogóle jest odwrócony w drugą stronę. Aha. Co mówisz? Muszę chyba zmienić coś w opcjach ustawienia, bo coś mi tu... Wiesz co, sobie rozciszę grę. Zmień na wysokie, może ci pomoże. Co mówisz? Sparki FPS-ów ja strasznie zmieniłem opcję na wysokie. Wiesz. Dla mnie mu górnym rogu. Jest to menu i opcje gry. Odkryłem właśnie, że jest ukryte menu, a mam to za przyciskiem, nie? Już sprawdziłem, ale tylko mogę gęstość efektów zmienić. Jasności się nie mają. Możesz jedynie gęstość efektów i jasność zmienić. Najwyżej jak skończymy tą misję, no to zmienię to w ustawieniach. Ale podoba mi się, że w takim czymś mam całe 54 FPS podczas nagrywania, a nie całe 60, które lubię. To ale FPS-y! No właśnie, moje FPS-y! Oddajcie mi je! Dobra, chodźmy dalej. Albo nie. Chodź, idziemy dalej. Skoro tak mówisz, kapitanie? Powiedzmy. For the Emperor! Dobra. Łeee, grubo. Ciężarówa. Widzę, że Karol rzuca granat. A ja wbiegam. Już mam granat rzuciłem, a ty tam pobiegłeś prawie, że na granat. Aportowałem. What? Aportowałem granat. Czekaj, granat tam rzucę. Dobra. Jeden granat widzę rozbija praktycznie wszystkie jednostki. Chyba lubię się bawić w pirotechnika. Those orcs have opened a path through the hill somehow. Move forward and seal it. Zajmij się orkami, jeśli zajmę wieżą. Okej. Okay. Pojedyncza jednostka kontra cała horda. Jolo. He, uciekają. Chłusze. No, nie uciekajcie. Mogę to zapalić jakoś? Się wydaje, że mogłem kiedyś to. Dobra, zapal. Nie wiem jak ty, ale ja bym jeszcze dał radę się po tym spiąć do środka. Zakładamy, że orki się nie potrafią spinać. Dobra, brzmi jak plan. He, idealnie na środku sobie stanąłem. Prepare for extraction. Oh yeah. Horda zielonoskórych. Misja wykonana. Polepszony miecz łańcuchowy. I po levelu. I poziom. Oczekiwanie na gracza. Ja mam aktualizację statusu prowincji, więc musimy jeszcze poczekać chwilę. Dobra. To mówisz, gdzie są opcje? Tu nie. Wyjdź za pisz aktualną kampanię, to nie chyba. Nie. To nie ma tutaj. Dobra. To sobie ulepszę. Co warto iść? To zapisz, wyjdź. Może w takiej kolejności. Dobra. Dobra, grafika. No, właśnie. Możesz krótkie cięcie. Nie, myślę, że nie trzeba, to chwila tylko. Miękkie ciasteczki. Wyłącz. Miękkie ciasteczki? Ciasteczka! Co tu jeszcze jakoś odbić? Nie, szczegółowość, nie. Wgładzenie krawędzi mogę wyłączyć.
A może ogólnie ustawię na wysokie po prostu. No i dobra, chyba wygląda nieźle. Za odpierdzi. Czemu? Crash! Robimy cięcie! Dobra, wracamy właśnie po krótkiej przerwie. Grę skraszowało, bo oczywiście ustawienia wysokie są dla mnie za niskie i właśnie gra tego nie zniosła mentalnie. Prawda, Karol? Potwierdzam. Dobra, to ja sobie tu, nie wiem, rozdam statystyki. W co warto iść? A chcesz być bliska czy z daleka? Bliska. No to iść w 5. O! Blokowano cechę, okrzyk bojowy. No dobra. Pójdę potem w coś jeszcze. Odbij wioskę przedmieście Argusa. The Greenskins have taken over a hamlet outside Argus. This hamlet sits on a vital supply route, and all the Odliczanie. colonists 5, could fall if you 4, do not dislodge them. 3, 2. Sergeant Avitus and his squad. Sierżant. Sierżant Dobra, Tarku, czytaj. drużyna taktyczna. Tarkus jest weteranem setek kampanii. Prowadzi swoich taktycznych marines do walki bez wahania i z dowo I i dowodzi, z że. Co? wyrzutów wahania i z dowodzi. Co? It's something wrong. Spójrz na to. Patrz, oni się świecą w ciemności. O, dobra, teraz pojawił się dopiero komentarz. Item. To jest Cyrus. Cyrax. Nie Cyrax. Cyrus. To nie Mortal Kombat, sorry. Avitus, the squad leader who defended the hamlet, is still alive. The orcs Dostałeś incapacitated him, but Cyrusa. apparently could Nie, not nie finish chcę the go. job. Weź go sobie. Avitus is too Nie stubborn to mogę. die. So it would seem, Cyrus. An orc guard Co ma position on? stands between Infiltracja, you and ładunek Sergeant burzący, Avitus. ogień Approach with przygważający. stealth and eliminate the Czyli to jest jednostka Greenskins. typowa z When you odległości. A teraz strike, moja też może strzelać już. No always i aim dobra. at range. Nauczyła się. Lol. A psik! Bring down that guard tower, Cyrus. Wiesz co, Cyrus ma te bomby, co nie? Wiem. Takie. Te budynki mogę burzyć. Tak, to weź się pod tę infiltrację. Aha. Podejdź do budynku. Tam. Moving toward target. Tam gdzieś zaczyna słoneczni. W prawo, znaczy się. A demolition charge will bring that tower down. Brawo. Taktycznie. No i nie ma budynku. Avitus. Zajmij ten. Avitus. Zajmij ten radar. Oj, aj, aj, ser. Przecież to jestem kapitanem. Nieważne. Masz już Avitusa? Tak. Avitus. Dobra. Nice. Nadajnik przejęty. Nie. Tak. Też przejęty. Przewiduje przyszłość, taką wiesz, nie? Nie. Enemy spotted. Excellent. Avitus and his Devastator squad are back to full strength. Now push into the hamlet and eliminate those orcs, No i dobra, przypuszczenie widać dało, działa. On tak uparciwie Żelmawla. ucieka, tu nie ma takiej opcji. A Vitus oberwał u ciebie, jak tak możesz? A patrz, musisz, że się regeneruje. Era! Zadarnie! A że się powalczył? Shit. Ech. Nie ma już te zadarnie. My squad should set up in heavy cover, Commander. The suppressive fire from my heavy bolter will Nie, keep ja the go tu Greenskins pinned. A ja nie robię scenarii, bo narnia minęła. Oga, od incoming. Co? Nie zauważyłem. Lol. Lol. A tamci nie wiedzieli, jak się ustawić. No, dobra. Ta mapa jest taka liniowa.
No czego się spodziewać? To jest wieczne miejsce. Przejmij, ja się już rozprawię. Weź skrzynkę. Excellent work, Commander. The Hamlet is secure. Yay! More orcs on the way, Commander. Hamlet? Set up your forces to repel the attack. This Hamlet. No rozstaw tam Avitusa. No rozstawiłem. Broń wioski Argus. A nie chcę tam. Myślę, lepszy tu. Bo to mam... Też nie jestem pewny, ale mam chyba czy większy zasięg, ale ten... Gdzie jesteś? Nie wiadomo, odporność, ale jak go przymieć na lewej linii. I co, idzie coś tu, bo nie wiem. Tak, bo muszę tutaj bronić tylko te wioski. Czyli te... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Policz całe budynki. Aha. raz, dwa, trzy. No i ten tu, czyli cztery. Co z tego, że one są puste w środku? Ale bronimy. Nadal ma jest, żeby rozstawić Avitusa twojego. Dobra. No nie psuj życia ich ani gry. Bo to jest ich cel, żeby chować się w tym budynku. Patrz jak dyskretnie. Broń wystaje przez okno. Co? Idzie ktoś tu? Łap! No i dobra, to teraz z dołu dajcie kogoś. Lol? Ta osłona, kamycek. Aha. Nie no, idę tam, bo ja się tu nudzę. Cokolwiek. No teraz, kiedy ja sobie poszedłem stamtąd. Z nimi granat, który ma zasięg, nie wiem, metra. Wiesz, to jest taki do szkolenia młodzieży, nie? Dzieciaki mają 5 lat i mogą tylko takimi się bawić. Dostojna cisza. Bić na obczyn. Thunderhawks are on approach to return you to the Armageddon. Dobra. To mamy dwie misje pierwsze wykonane i ten pierwszy odcinek możemy zakończyć, co ty na to? Nie, daj jeszcze coś. Już mamy 15 minut, więc... Jak u was? Well done, Commander. With the Hamlet cleared, we can. Nie wiem, jak dla mnie możemy ten pierwszy skończyć, bo jeszcze dodając prawdopodobnie coś na początek, albo nie, tyle będzie. Więc potem więc będziemy kontynuować naszą przygodę. Dobra. A to jest dopiero początek. No, co mi to? Niech będzie długie. Dzień trzeci. Dzień sądu. Dobra. To w takim razie kończymy ten pierwszy odcinek, który musiał mieć od razu przerwę, bo gra powiedziała nie. A póki Karol mówi tak, bierzemy się za dalsze nagrywanie. Karol się może pożegna ładnie, czasami potrafi. Do widzenia. Oryginalnie. Trzymajcie się, do następnego i hejos!